maseczce. Specjalnie, żeby mnie nikt nie rozpoznał. Gdyż to, co mam do powiedzenia teraz, wcale nie jest takie oczywiste i może być źle zrozumiane. Drogie, cudowne, wspaniałe kobiety, jeżeli jesteś w kropce, jeżeli jesteś na rozdrożu, jeżeli nie wiesz, jak się zachować, nie wiesz, jak postąpić, to wtedy możesz posłuchać swojego serca i postąpić tak, jak podpowiada ci serce. Jeżeli wtedy tak postąpisz, jak ci podpowiada serce, to osiągniesz to, co osiąga większość, to osiągniesz normę, to osiągniesz to, szkoda gadać. Dlatego, drogie panie, jeżeli będziecie słuchać swojego serca, to będziecie przychodzić do mnie z płaczem i z prośbą, żebym pomógł, gdyż posłuchałyście swojego serca i spaprałyście sobie, jeśli nie całe życie, to wiele lat z tego życia. Dlatego, drogie panie, informuję, że jeżeli postępujecie tak, jak podpowiada wam serce, jeżeli prowadzisz samochód tak, jak podpowiada ci serce, to rozbijesz się o siódme drzewo. Jeżeli będziesz gotować tak, jak ci podpowiada serce, to będzie niejadalne. I podobnie, jeżeli w swoim życiu będziesz postępować tak, jak ci podpowiada serce, a nie rozum, to będziesz szczęśliwa przez bardzo krótki okres czasu, dopóki nie zderzysz się z rzeczywistością. A jak się zderzysz z rzeczywistością, to będzie takie: o matko, co ja zrobiłam? Amen.